Zgodnie z treścią nowego badania, oglądanie telewizji przez ponad 4 godziny dziennie zwiększa ryzyko powstawania zakrzepów krwi o ponad 35% w porównaniu z oglądaniem mniej niż 2,5 godziny dziennie. Mało tego, wychodzi na to, że nawet aktywność fizyczna nie zmniejsza ryzyka przedłużonego oglądania telewizji. Zdaniem naukowców, długie sesje telewizyjne mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, powszechnie znanej jako zakrzepica, która może poważnie zakłócić każdy maraton oglądania. Teraz ryzyko zostało określone ilościowo, a naukowcy oferują potencjalne i zaskakująco proste rozwiązanie tego problemu. Ponieważ długotrwałe oglądanie telewizji wiąże się z bezruchem, który jest czynnikiem ryzyka VTE, długa sesja przed telewizorem przypomina lot długodystansowy. Ryzyko istnieje, ponieważ gdy osoba siedzi w ciasnej pozycji przez długi czas, krew zamiast krążyć w kończynach, może prowadzić do zakrzepów. Gdyby więc każdy kanapowiec postępował tak jak pacjenci po operacji lub pasażerowie w lotach długodystansowych i od czasu do czasu wstał, aby przejść się po swoim pokoju, zdecydowanie zmniejszyłoby to ryzyko zakrzepu krwi. Ponadto podjadacze mają tendencję do spożywania niezdrowych przekąsek przed telewizorem, co dodatkowo pogłębia problemy i może prowadzić do otyłości oraz wysokiego ciśnienia krwi, co jeszcze bardziej zwiększa prawdopodobieństwo powstawania zakrzepów. To samo badanie pokazuje, że aktywność fizyczna wcale nie zmniejsza ryzyka, jakie wiąże się z długotrwałym siedzeniem przed telewizorem. Nowe metabadanie połączyło wyniki trzech poprzednich analiz, aby wyodrębnić preferowane informacje. W sumie przeanalizowano metadane ponad 130 tysięcy osób, które w przeszłości zdiagnozowano z zakrzepicą. Spora baza danych umożliwiła naukowcom wyciągnąć bardziej precyzyjne wnioski oraz upewnić się co do realnej skali tego problemu.